Miedź przegrywa na własnym boisku z Resowią Rzeszów. Z nami jest strzelec bramki Lech Legnica, Damian Michalik. Damian, nie sposób nie zacząć od końca. Chyba strata punktów w takich okolicznościach boli szczególnie. Ostatni strzał meczu i niestety przegrywamy. No tak, no bardzo to boli ta porażka, bo z przebiegu góry uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. Do ostatniej minuty tak naprawdę dążyliśmy do zdobycia drugiej bramki, przechylić szale mecz na swoją korzyść, ale niestety nie udało się. Mieliśmy ku temu dużo okazji. No taka jest piłka, nie chciała dzisiaj wpaść. Przegrywamy, bijemy się w pierś, wszystko tak naprawdę bierzemy na klatę. No i nic, walczymy dalej. No. Parłeś w tym meczu do przodu, szarpałeś piękny gol, niestety nieuznany, ale w końcu dopiąłeś swego przy tej wyrównującej bramce. Widać, że dzisiaj te rzeszowskie klimaty, bo przecież wszedłeś do Miedzi z Rzeszowa, też chyba cię zmobilizowały. No to znaczy nie, ja nie rozpatruję tego w tych aspektach. Parliśmy do przodu, bo tak naprawdę przegrywaliśmy to spotkanie i musieliśmy zrobić wszystko, żeby dążyć do remisu i później do zwycięstwa i tak to wyglądało. Myślę, że każdy na pewno miał w sobie gdzieś z tyłu głowy to, żeby strzelić bramkę. Nieważne kto strzela, tak naprawdę liczy się zwycięstwo drużyny i no nic, szkoda dzisiaj tego meczu na pewno bardzo. Niedziela pod Beskidzie, teraz nasze myśli kierujemy już chyba tylko w kierunku Bielska Białej. No tak, szkoda, że dopiero w niedzielę następną gramy ten mecz, bo tak naprawdę moglibyśmy wyjść, albo inaczej, może chętnie, na pewno wyszlibyśmy jak najszybciej zrehabilitować się za dzisiejsze spotkanie i wygrać mecz w Bielsku. Dzięki, Damian, powodzenia w kolejnych meczach.